Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Psychopaci kontra nadwrażliwcy. A to dlatego, że psychopaci znajdują się na tej samej osi, tylko w przeciwległym końcu, co nadwrażliwcy. Psychopaci nie odczuwają emocji tak jak przeciętni ludzie. Są znieczuleni, skupieni są tylko i wyłącznie na własnej korzyści. Natomiast nadwrażliwcy, pewnie jak sami doskonale wiecie, bo większość nadwrażliwców ogląda kupę chrustu, to są osoby wysoce empatyczne, stawiające dobro innych bardzo często ponad swoje własne. Są to osoby, które działają z przestrzeni serca i można godzinami wychwalać je. Czyli te dwie jednostki są swoim nawzajem przeciwieństwem. Dokładnie. A czy przeciwieństwa się przyciągają? You are a psycho girl. Psycho girl. A fucking, fucking freak, you think you rule my world. Dzisiaj dość ciężki temat, ale mam nadzieję, że będzie to temat, który pomoże wielu, wielu osobom wyjść z toksycznych relacji, a przynajmniej rozejrzeć się w nich. Psychopata to niekoniecznie musi być to postać taka jak z filmu Milczenie owiec, słynny Hannibal Lecter. Bardzo często w naszym życiu pojawiają się osoby, które mają rys psychopatyczny, czyli wykazują pewne cechy psychopaty, ale nim do końca nie są. Na pewno znacie takie osoby, które mają satysfakcję z dręczenia innych i chodzi o dręczenie psychiczne, niekoniecznie ćwiartowanie, tudzież inne akcje, tak, fizyczne. Bardzo często nadwrażliwcy są wyzwaniem i celem dla psychopatów, ponieważ najłatwiej jest upolować nadwrażliwca, zwabić go. I zaraz Wam opowiemy, dlaczego psychopata właśnie w nadwrażliwców celuje. Gustuje. Zacznijmy od tego, że psychopaci i nadwrażliwcy bardzo często łączą się w przeróżne relacje. Albo są to związki, albo jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności trafiamy na takiego pracodawcę, albo zwierzchnika, albo, i tutaj z punktu ziemskiego nie mamy wyboru, trafiamy na rodzica psychopaty. Ewentualnie bardzo wrażliwy rodzic może trafić na dziecko psychopaty. Tak, też znam taki przypadek. Odwrotnie też bywa. Może najpierw opowiedzmy, kim jest psychopata. Bo to tak strasznie brzmi, tak, właśnie jak z filmów mrożących krew w żyłach, gdzie biega ktoś z piłą mechaniczną i ćwiartuje ludzi. No tak, przemysł filmowy bardzo często wykorzystuje osobowość psychopaty, tylko pamiętajmy, że to jest wyolbrzymiona. Takich prawdziwych Hannibalów, Lecterów jest na szczęście bardzo mało procentowo. Natomiast dość często zdarzają się osoby, które mają rys psychopatyczny na swojej osobowości. Jest to wynik bardzo często wynikający z niewłaściwie ukształtowanej osobowości podczas dorastania w wieku dziecięcym. To już zostawiamy ten temat profesjonalistom. A mówimy o tym też dlatego, że ja w swoim życiu miałam kilka takich sytuacji, kiedy pojawiły się w moim życiu osobowości i narcystyczne, i psychopatyczne. I niestety w kilku związkach mi się takie też objawiły. Pamiętam dokładnie, jak trudno było mi się w tym wszystkim odnaleźć, stąd ten odcinek. Osobowość narcystyczna, i jak sama nazwa wskazuje, to jest ktoś, kto jest zapatrzony w siebie, tak jak w micie o narcyzie, który jest o pięknym młodzieńcu, który jest zakochany w sobie i patrzy w odbicie swoje, podziwiając siebie. To jest osobowość, która stanowi zbiór cech,
również wpisującą się w osobowość psychopatyczną. Aczkolwiek nie do końca jestem pewna, czy faktycznie w psychiatrii jest to w jakiś sposób powiązane. Niemniej jednak dla dobra naszego odcinka, ponieważ efekty działań psychopatów i narcyzów w związkach są bardzo podobne, więc my tutaj wrzucimy je do jednego kosza. Zarówno i psychopata, i narcyzm działają tak, że nie biorą pod uwagę konsekwencji swoich działań. Czyli myślą tu i teraz, nie analizują tego pod kątem przyszłości konsekwencji. Psychopata i narcyz działają w przeświadczeniu, że liczy się tylko i wyłącznie ich przyjemność. Cała masa ludzi, którzy są dookoła nich, są po to, żeby tą przyjemność im przybliżać albo sprawiać. Zarówno i psychopata, jak i narcyzm to doskonali aktorzy. Potrafią przepięknie manipulować ludźmi, tworzyć historie. W które często sami wierzą. Tak, i dlatego, no właśnie, i dlatego osoby nadwrażliwe, które z całym serduchem wczuwają się w opowieści innych osób, są w stanie złapać się na ten babik, pomimo całej swojej empatii i skanerów, które mają poumieszczane w swojej psychice. Zarówno narcyz, jak i psychopata będą poszukiwali wrażeń, które niosą dużą dawkę emocji. Ponieważ oni zazwyczaj są ubodzy w takie odczucia, więc próbują sobie wytwarzać to w sposób świadomy. Potrzebują bardzo dużo energii od innych, tak. Z zewnątrz. Wszelkie bodźce, które sprawiają, że adrenalina wzrasta, używki, nie tylko alkohol, ale wszelkie inne, mocniejsze dragi, jak najbardziej dla psychopaty i narcyza. Miam, miam. Chociaż bez tego można być psychopatą i narcyzem. Również. Troszeczkę koloryzujemy, ale to też sprzyja stworzeniu w naszej wyobraźni pewnego portretu, który chcemy Wam naświetlić, między innymi po to, żebyście mieli świadomość tego, że takie osoby możecie spotkać w swoim życiu i potrafili je dosyć łatwo namierzyć, bo to są naprawdę mistrzowie kamuflażu. Podstawowa rzecz, która na pewno powinna w jakiś sposób zapalić nam taką malutką lampkę kontrolną, jest taka, że i narcyz, i psychopata nie potrafią stworzyć długotrwałej relacji. Najczęściej są to osoby, które albo mają związek i zdradzają na boku, tworząc sieć kłamstw, mistyfikacji, tak żeby mieć jedną osobę, która zapewnia im wikt, opierunek, wychowuje dzieci, a oni sobie gdzieś na boku szaleją, przeżywają przygody. Albo żyją w tak zwany sposób skacząc z kwiatka na kwiatek. I to są osobowości, które są bardzo atrakcyjne dla wszystkich osób szukających przygodnych romansów. To są osobowości, które będą wzbudzały zainteresowanie w towarzystwie, które będą przyciągały, emanowały czarem, natomiast nie są w stanie zaangażować się i tworzyć silnej relacji opartej na miłości. I tu też jest taki bardzo ważny czynnik, który powinien osobie nadwrażliwej zapalić już dużą czerwoną lampę. Mianowicie lampę ostrzegawczą. Mianowicie osoba psychopatyczna i narcystyczna nie jest w stanie odwzajemnić miłości, którą my im dajemy. Jeżeli w jakikolwiek sposób jesteście uwikłani w relacje z kimś, kto nie jest w stanie oddać Wam tego, co wydajecie,
to już jest to podstawowy punkt do tego, żeby się zastanowić, z kim jestem. Osobowość psychopatyczna potrafi doskonale udawać, natomiast nie potrafi wytworzyć takich uczuć. Czyli osoba, która naprawdę kocha, to są niuanse, warto na to zwrócić uwagę. Osoba, która naprawdę kocha, będzie Wam czytała w myślach przez cały czas, będzie spełniała Wasze potrzeby, marzenia na zasadzie dawania bezinteresownego. Czujecie, że coś dostajecie i nie potrzebujecie w żaden sposób za to płacić. Czy emocjami, czy jakimiś czynami. Po prostu czujecie się bezpiecznie, bo ktoś Was zalewa miłością. I to nie jest interesem. Tak. Natomiast w przypadku bycia z osobą, która jest psychopatyczna, czujecie cały czas taki lęk, że jestem niedoskonała, coś nie tak zrobiłam. Czy naprawdę zasługuję na tą miłość? Na bycie w tym wspaniałym związku. Tak, i to jest tak naprawdę wieczne poczucie winy. Zwróćcie na to uwagę, bo jeżeli coś takiego odczuwacie, to bardzo możliwe, że właśnie jesteście w związku z psychopatą. Mając porównanie już na tym etapie, mogę z pełną świadomością stwierdzić, że jest olbrzymia różnica pomiędzy związkiem z normalnym, kochającym mężczyzną, a związkiem, gdzie ktoś nami manipuluje. I to się przede wszystkim różni spokojem, odczuwaniem spokoju. Bo w związku, w którym nikt niczego nie oczekuje w zamian, czujemy się szczęśliwi, spełnieni, wypoczęci, a w związku, w którym działa psychopata, tudzież narcyz, jest cały czas napięcie. W związku normalnym nie boisz się wyskoczyć w piżamie, a w związku z psychopatą musisz mieć full make-up, zanim otworzy oczy. To też jest bardzo dobra wskazówka. Mniej więcej tak to wygląda, że trzeba się pilnować, trzeba uważać, ale też uważać na naszego partnera. Osobowość nadwrażliwa to chodzący skaner, który będzie cały czas analizował sytuację. Czy dookoła nas są osoby szczęśliwe, czy są osoby smutne, czy jestem bezpieczny, czy ktoś mi zagraża, to jest... Co komu potrzeba. Dokładnie. To jest wieczna analiza, wieczne przyjmowanie bodźców, cała masa myśli, które przechodzą przez naszą głowę. Więc teraz wyobraźcie sobie, dlaczego psychopata poluje na tych nadwrażliwców, bo to są doskonałe ofiary. One będą cały czas analizowały, zastanawiały się, czy dana sytuacja jest komfortowa dla jego ukochanego, czyli po prostu taki niewolnik, który będzie cały czas dbał o to, aby ukochany nasz psychopata miał zapewnione wszystko, co najlepsze. Ale to z tego można by wywnioskować, że te dwie osobowości doskonale zaspokajają swoje potrzeby nawzajem. No niby tak. Natomiast to uczucie zmęczenia, wiecznego lęku, bo psychopata jednak manipuluje za pomocą tych emocji. Wzbudzi w tobie lęk, wzbudzi w tobie niepewność, podważy twoje poczucie własnej wartości, poda całą masę argumentów dla twojego wewnętrznego krytyka, a każdy uczciwy nadwrażliwiec, nawet jeżeli będzie miał świadomość tego, że zadaje się z psychopatą, jednak podda analizie krytykę, a może ma rację. I teraz uwaga. Jeżeli jesteśmy w związku z psychopatą i cały czas mamy nadzieję, bo niestety nadwrażliwcy tak mają, że cały czas mają nadzieję, że zmienią tego ukochanego, tudzież ukochaną, bo psychopatki też się zdarzają. A jakże? To niestety jest to tak rzadki przypadek, tak rzadki, kosztuje tak wiele energii, że naprawdę szkoda życia. Bo taki delikwent przede wszystkim nie chce się zmienić. On uważa, że wszystko jest z nim okej,
Wszyscy dookoła są winni. Łącznie z psychiatrą, który w ogóle nie ma odpowiednich kompetencji. Nie znajdzie się odpowiednio godny psycholog, który mógłby podziałać, popracować z danym człowiekiem. No nie! Wszyscy tacy niegodni. Mhm. Natomiast nadwrażliwiec będzie robił wszystko, będzie się poświęcał, będzie wymyślał, będzie szukał tych terapeutów, ale to jest naprawdę strata czasu. Psychopaci to bardzo dobrzy obserwatorzy. Podczas zajęć z terapeutami więźniowie psychopaci byli poddani nauce empatii. Oni doskonale potrafili odtworzyć pewne zachowania, nauczyć się. W konsekwencji zostali wypuszczeni wcześniej, zwolnieni przed terminem z adnotacją psychiatry, terapeuty, że są przystosowani do życia w społeczeństwie, przeszli jakieś tam testy. I co się okazuje, że w momencie, kiedy wychodzili na wolność, wracali do swoich typowych zachowań psychopatycznych, bo potrafili tak świetnie udawać zachowania, że byli w stanie oszukać psychiatrów, którzy notabene bardzo często są osobowościami nadwrażliwymi, z którymi psychopaci lubią sobie pogrywać i toczyć pojedynki, tak, przedstawienia. Dlatego psychopata, żeby upolować nadwrażliwca, jest w stanie przyjąć całą masę przeróżnych przebrań, masek. Postaw tak, życiowych. Dokładnie takich, o jakich marzy namierzony nadwrażliwiec. Czyli następuje sytuacja, w której nadwrażliwiec spotyka miłość swojego życia, wymarzoną, dokładnie taką, o jakiej śnił po nocach. Słyszy wszystkie wymarzone teksty, które zawsze chciał usłyszeć od drugiej osoby. Zakochuje się. I to się zakochuje tak mocno, że fajerwerki strzelają, chodzi, nie chodzi. Leci na różowej chmurce przez kilka miesięcy. I snują wspaniałe plany na przyszłość. Mhm. Tudzież kilka lat, bo niektórzy potrafią udawać nawet kilka lat. Ale ponieważ udawanie jest dosyć męczące, więc psychopata po kolei zaczyna ściągać przeróżne maseczki i wraca do swojej naturalnej osobowości i swojego trybu życia. I nagle się okazuje, że nadwrażliwiec budzi się z tak zwaną ręką w nocniku, bo coś jest nie tak. No, wraca wspomnieniami do tych momentów, kiedy było tak cudownie, kiedy to wszystko się działo, kiedy to było takie namacalne, realne, wielka miłość, ale coraz częściej napotyka sytuacje, w których coś jest nie tak, w których się czuje źle i pomimo tego, że się stara, jeszcze stara bardziej i jeszcze bardziej, to nadal coś jest nie tak. Tymczasem psychopata zaczyna rozkładać łapki, zakłada nogę na nogę, bierze gazetę, czyta i wydaje polecenia. Oraz kombinuje, co by tutaj zrobić, żeby w jego życiu nie było nudno. Czyli wymyśla sobie przeróżne atrakcje, albo wpada w używki, albo kombinuje romanse, wyjazdy itd., itd., itd. Po to, żeby on mógł mieć jak najwięcej bodźców, emocji, adrenaliny, takich ekscesów, które mu pokażą, że on żyje. To jest osobowość, która najbardziej obawia się nudy, ale niestety przez swoją konstrukcję na tą nudę jest skazana, więc siłą rzeczy będzie cały czas poszukiwał różnych atrakcji, różnych przygód po to tylko, żeby poczuć, że żyje. Z kolei osobowość nadwrażliwa to jest osobowość, która nigdy się nie nudzi. Ma całą masę przeróżnych zajęć, pomysłów, działań, obserwacji. Ona jest w stanie w każdym miejscu i o każdej porze znaleźć sobie zajęcie, nawet stojąc w korku.
To ja mam takie wrażenie, że taki psychopata lgnie do nadwrażliwca, bo wie, że nadwrażliwiec zapewnił mu mnóstwo wrażeń, też. Ale obnosi się z tym, że to on zapewnia te wrażenia. Czyli myśli, że jest odwrotnie. Tak, tak, tak. Tak. No i słuchajcie, ciekawostka. Termin psychopata to jest jedyne schorzenie, nie wiem, jedyna choroba, przypadłość, która w psychiatrii jest możliwa do udowodnienia. Są na to tak czytelne testy, które są w stanie wykryć psychopatę. Oczywiście ciężkie przypadki są jak najbardziej leczone, najczęściej farmakologicznie, ponieważ psychopata nie wierzy w to, że jest psychopatą. On uważa, że wszystko jest z nim okej, on się w ogóle nie musi leczyć. I jeżeli już coś go skłania do tego, żeby pójść do psychiatry, to jest korzyść materialna, czyli renta albo uniknięcie jakiejś kary, bo często nieoficjalnie psychiatrzy mówią, że tak naprawdę jedynym sposobem na psychopatę to jest kara. To jest to, czego się tak naprawdę obawiają, bo jest to krótkoterminowy dyskomfort. Czyli, czy ja dobrze myślę, takie gospodynie domowe, które mają męża psychopatę, potrafią sobie z nim świetnie radzić, jeżeli tylko zdecydują się na tak zwany zamordyzm. Tak. Widziałam jakąś panią, która bardzo poważnie mówiła w internecie, że facetów trzeba bić. Poszukamy tego linka. My chyba tego nie sugerujemy, prawda? Absolutnie. Ale... Ja myślę, że ta pani miała do czynienia z psychopatą albo psychopatami nagromadzonymi wokół niej i stąd taki wniosek. Bo no faktycznie do psychopatów dociera wizja kary. Natomiast nie dotrze tłumaczenie, kochanie i zaklinanie. Psychopata owszem, obieca bardzo dużo, że się poprawi, że się zmieni, ale to będzie tylko działanie manipulacyjne. Jak pomóc bliskiej osobie, która znajduje się pod wpływem psychopaty? To nie jest łatwe zadanie, ponieważ najczęściej ofiara okłamuje samą siebie, wmawiając sobie, że wszystko jest tak, jak być powinno. Lub że jej prześladowca nie da sobie rady bez niej, albo znajdzie tysiące innych wymówek. Trudno jest stanąć oko w oko z prawdą. Jeśli obserwujemy dramat, warto o tym porozmawiać, dać wsparcie, rzucić sygnał, że widzimy, iż jest źle i w razie czego służymy pomocą i wsparciem. Lecz jeśli sytuacja nie wygląda na aż tak dramatyczną, zwyczajnie pozwólmy przerobić bliskiej osobie daną lekcję. Dokładnie to dla mnie zrobiła Binka i jestem jej za to niezwykle wdzięczna. A wiesz, ja się tak zastanawiam nad tym, jaka jest ta lekcja z relacji z psychopatą. Bo przez dłuższy okres czasu wydawało mi się, że wygrana lekcja, taka zaliczona na piąteczkę, to jest, kiedy sobie z kimś tak dobrze poukładasz relacje. I można w to ładować bardzo dużo energii, pracy i dopiero kiedy obie strony są zadowolone i są ze sobą w pozytywnych, dobrych relacjach, to wtedy jest ta piąteczka z plusem. Ale w przypadku relacji z psychopatą, które często działają jak magnes, są bardzo trudne do zerwania, to dochodzę do wniosku, że naszą wygraną jest nauczenie się asertywności. Czyli żeby potrafić temu powiedzieć nie, dziękuję. Bez względu na to, jak bardzo ta osoba wydaje się nam być bliska, jak bardzo mylimy tę toksyczną relację z miłością. Okazanie szacunku samemu sobie i wykarskanie się zależności od siebie nawzajem, to jest ta piątka z plusem w tym przypadku. Nadwrażliwcom oczywiście trudno jest w to uwierzyć, bo oni chcieliby zrobić dobrze całemu światu, żeby wszyscy byli szczęśliwi i żeby wszystko się dobrze ułożyło. W tym przypadku możliwe, że separacja jest właśnie szczęśliwym zakończeniem. Taki stan, w którym jesteśmy w stanie poczuć spokój i szczęście płynące z wewnątrz.
W zależności od tego, jak bardzo nadwrażliwiec jest już przećwiczony przez życie, orientuje się, że jest w sytuacji, kiedy należy uciekać z takiego związku, albo niestety zakochany nadwrażliwiec poświęca się, żeby ratować psychopatę. Nadwrażliwiec jeszcze jest gotowy wierzyć w te wszystkie wzniosłe idee, typu miłość do końca życia. Tak, bardzo. Ciężko jest mu się wycofać z tych bajkowych wyobrażeń a propos własnego związku. Albo jest jeszcze taka sytuacja, że nadwrażliwiec podejmuje decyzję, zostawiam go, odchodzę. I co wtedy robi psychopata? Pada na kolana i obiecuje poprawę, albo rozkochuje ponownie takiego nadwrażliwca w sobie. Odwala jakąś scenę romantyczną, o której nadwrażliwiec zmarzył. Zaciera nadwrażliwca w podróż na księżyc i z powrotem. No i zaczyna się, nadwrażliwiec wraca. No mówi, no dobra. Jednak mnie kocha, jednak mi się wydawało, źle go oceniłam. I zaczyna się kolejny odcinek serialu. Także słuchajcie, związek, w którym dwie osoby się kochają, to związek, w którym nie ma napięć. Owszem, kłócimy się o jakieś pierdółki i zaraz godzimy, ale nie ma sytuacji, które nas zżerają, powodują, że czujemy się źle, czujemy się niekomfortowo. I wzajemnego udawania nie ma przede wszystkim. Mhm. To żadnej ze stron. Tutaj Binka fajnie powiedziałaś, że w takim prawdziwym związku kobieta czuje się o każdej porze piękna. Nieważne, czy ma makijaż, czy nie ma makijażu, czy ma perukę, czy nie ma peruki. To jest po prostu poczucie pewności siebie w związku. Bycia kochaną niezależnie od tego, co się dzieje. Mhm. Natomiast w związku z psychopatą, tudzież narcyzem, sytuacja niestety wygląda tak, że się czuje kochana raz na jakiś czas, a pomiędzy tymi punkcikami są przepaście, w których jest źle lub nie wiadomo, o co chodzi. Psychopata to doskonały manipulant. Potrafi manipulować nie tylko nami, ale całym naszym otoczeniem. On sobie wybierze odpowiednie osoby, oceni, jaki mają wpływ na ciebie, jaki mają wpływ na innych, jak bardzo może im zamydlić oczy, żeby uzyskać swoją korzyść, więc... Bo to są gracze. Tak, więc bardzo często nadwrażliwiec ma wrażenie, że jest otoczony siatką osób, które go również źle oceniają. Bo psychopata będzie doskonale wiedział, jak przedstawić prawdę, aby osoba z nim związana czuła się źle również w oczach i źle oceniana również w oczach innych. Sposobem na taki typ również może być pewnego rodzaju przenikliwość. Mhm. Przenikliwość i nabycie kilku nowych umiejętności, co w przypadku osób nadwrażliwych może im się bardzo przydać. Ja nie miałam pojęcia, że istnieją takie umiejętności, dopóki nie wybrałam się na studia związane z animacją, gdzie trzeba poznać całą mimikę ludzkiego ciała po to, żeby animować w technice poklatkowej bohaterów tak, żeby ich zachowania były naturalne. W ten sposób trafiłam na wiedzę, która normalnie jest dostępna tylko w kryminalistyce lub w służbach specjalnych. W jaki sposób można poznać, czy ktoś oszukuje, kłamie lub chowa pewne emocje? Mhm. I takim mistrzem w analizie tak zwanych mikroruchów na twarzy człowieka stał się pan Paul Ekman. Jego dorobek, seria książek, które napisał dotyczących mikroekspresji na twarzy człowieka, stały się taką biblią wiedzy, z której korzystają zarówno służby specjalne, jak i na przykład studio Disney Pixar. Paul Ekman stał się z światowej sławy specjalistą w wykrywaniu kłamstw.
wiedza, którą on przekazuje światu, głównie polega na studiowaniu mikroekspresji ruchów twarzy, które są bezwarunkowe i okazuje się, że wcale nie jest tak łatwo kogoś oszukać, pod warunkiem, że my, znając tę wiedzę, wiemy, czego szukać. Słuchajcie, można nauczyć się przynajmniej troszeczkę detektować różne kłamstewka. Można zacząć od oglądania serialu Lie to Me, w którym główny bohater pracuje w kryminalistyce, jest specjalistą od wykrywania kłamstw. I w tym serialu jest ukryte bardzo dużo podpowiadajek a propos tego, jakich ekspresji twarzy szukać, mikroekspresji, żeby zorientować się, czy ktoś mówi prawdę. Na przykład taką ciekawostką jest to, że prawdziwe zdziwienie trwa mniej niż sekundę. Nie mówimy tu o takiej egzaltacji, kiedy sobie coś koleżanki opowiadają i się dla przyjemności po prostu robi wow, naprawdę wow. Mówimy raczej o sytuacji typu zaskoczenie ci. Przychodzi mąż do domu ze szminką na kołnierzyku, a ty robisz w jego kierunku pewien gest, co to jest. Właśnie, to była mikroekspresja przed chwilą, to co się tu zadziało. Jeśli on zrobił, nie wiem, ale o czym ty mówisz? I to trwa i trwa, to zdziwienie. Kobieta się podpinęła na chodniku. To jest ewidentnie zagrane, tak? A jeżeli to zdziwienie będzie trwało mniej niż sekundę, to faktycznie znaczy, że widocznie ktoś się potknął na chodniku i go umazał, no i on nawet nie wiedział o tym, że to jest świnta prawda. Okazuje się, że rozpracowanie siatki mikroekspresji to jest fenomenalna wiedza. Używana między innymi w filmach animowanych i stąd ja to wiem, tak? Ale jakby służby specjalne chciały mnie zatrudnić, to nie mam nic przeciwko temu, bo tam pewnie u was się lepiej zarabia, no nie? I teraz tak. Kolejne przykładowe mikroekspresje. Obserwowanie gałek ocznych. Okazuje się, że potrafi mówić tak wiele. W momencie, kiedy patrzymy na naszego rozmówcę i gałki oczne wędrują w górę i w lewą stronę z naszej perspektywy patrząc, tak? W górę i w lewą stronę osoba konstruuje coś wizualnego, czyli wymyśla, zmyśla. W górę, w prawą stronę przypomina sobie coś wizualnego, czyli naprawdę tam była, naprawdę widziała. Konstruowanie, przypominanie. Na poziomie, w linii poziomej wzroku, spojrzenie w lewo to jest konstruowanie dźwięku, czyli zmyślanie rozmowy. No to jest... Albo komponowanie piosenki. W tej samej linii spojrzenie w prawo oznacza przypominanie sobie dźwięku. Czyli na przykład przypominanie sobie rozmowy telefonicznej z kimś, która faktycznie się odbyła. To jest zadanie dla nadwrażliwca. Spojrzenie mocy przerobowej. W dół, w lewo oznacza myślenie o sensacjach w ciele. Czyli na przykład ból brzucha, albo seks, albo... W którą stronę? W dół, w lewo. A w dół, w prawo to są z kolei przeżycia emocjonalne i konflikt wewnętrzny. I takich podpowiadajek jest całe mnóstwo. Wewnętrzny konflikt? W dół? W dół, w prawo. W dół, w prawo. Okay. Konflikt wewnętrzny, emocjonalny, duchowy. Mhm. A w lewo przeżycia fizyczne, cielesne, ból, ciekawe. Przyjemność. I z tej wiedzy korzysta na przykład angielskie studio animacji Aardman Animations. I ja to wiem stąd, że pisałam na ten temat pracę magisterską, a nie z pracy w służbach specjalnych. Gorzej, jeżeli te kłamstwa są w przypadku osobowości narcystycznej tak wintegrowane, że on sam w nie wierzy. To wtedy niestety... metodę diabli wzięli. Powracając do relacji, psychopata, nadwrażliwiec, najcięższą chyba relacją jest relacja
rodzic psychopata, dziecko nadwrażliwiec. Ponieważ dziecko, które przychodząc na świat i dorastając, wychowuje się z przeświadczeniem, że to, co reprezentuje rodzic, to norma, no to ma bardzo, bardzo ciężką lekcję do odrobienia, ponieważ rodzic psychopata będzie dziecku cały czas fundował i kodował niskie poczucie własnej wartości. Chapeau bas dla tych wszystkich, którzy sobie z tym dali radę. Natomiast to jest też niezwykła wskazówka dla tych, którzy jeszcze nie zorientowali się, że cierpią w życiu, a mogą przypuszczać, że ich rodzic jest osobowością psychopatyczną. Wtedy niektórzy nie ośmielą się nawet tego przypuszczać. Tak, więc tak, może tak sprawdźcie. Dokładnie, bo może się okazać, że faktycznie praca z terapeutą spowoduje niesamowite zmiany w waszym życiu. Z waszym terapeutą, nie rodzica terapeutą. Tak, 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 tak. Mhm. No rodzic pewnie nie pójdzie. No nie, tutaj w tym wypadku, kiedy już jesteśmy dorosłymi, zapominamy o tym, że możemy zmieniać rodzica, skupiamy się na sobie. I jeszcze taka relacja jak psychopata w naszej pracy, co jest chyba najprostszym takim rozwiązaniem, zmienić pracę. Tudzież, jeżeli kolejny psychopata pojawi się w kolejnej pracy, trzeba sobie zadać pytanie, jaką wiadomość taka sytuacja mi przekazuje, bo to ewidentnie jest jakaś tam lekcja do odrobienia, która się pojawia w miarę bezpiecznej przestrzeni, no bo jednak pracodawca to nie człowiek, z którym żyjemy 24 godziny na dobę. Tylko 8 godzin na dobę. Najważniejszych 8 godzin w ciągu dnia. Ale jednak o czymś to mówi, więc warto też najlepiej właśnie z terapeutą przerobić ten wątek, bo może się okazać, że mamy coś do uwolnienia, to jest coś, co już się domaga, prosi i jesteśmy o krok od szczęśliwego życia, tylko trzeba tą jedną lekcję przerobić. To jest taka osoba, która sprawia na tobie takie wrażenie, jakby była już jakimś profesorem, a ty jesteś tylko, sorry, ale doktorem. Natomiast okazuje się, że ta osoba to nawet podstawówki nie ma skończonej. I słuchajcie, i to jest właśnie ciekawostka fajna. Taki przykład. Bo osoba psychopatyczna, przyłapana na swojej niewiedzy albo przyłapana na gorącym uczynku, co zrobi, wpadnie w złość. Albo odwróci twoją uwagę od tego tematu. Zacznie kombinować, że nie, słuchaj, tutaj zobacz, rozwalił się tramwaj. Zobacz. Albo fuknie na ciebie, no zobacz, jaką ty masz dzisiaj fryzurę. No co ty zrobiłaś z tymi włosami? Jak ty wyglądasz? I poleci w tą stronę. Wszystko po to, żeby nie daj Boże, nie pociągnąć tego wątku, że został przyłapany na jakiejś niewiedzy. Osoba, która faktycznie zostaje przyłapana na niewiedzy, mówi, no tak, masz rację, no kurde, no masz rację. Natomiast psychopata nie. Nie. Tutaj ta będzie cała... Osoba się nigdy nie przyzna do błędu. Nigdy. Mhm. Nigdy. I to jest, słuchajcie, obserwowanie osobowości psychopatycznej, tudzież narcystycznej, to jest naprawdę niesamowite przeżycie, to jest fascynujące, jak takie osoby egzystują. One nie odczuwają stresu, a przynajmniej nie w takiej formie, nie w takim natężeniu jak przeciętny człowiek. Wydawałoby się to godne pozazdroszczenia, no bo kurczę, cudownie, nie odczuwam stresu, czyli żyję w wiecznym szczęściu. Natomiast nie do końca jest tak, bo tak jak już wspominałyśmy, jeżeli nie odczuwamy stresu, to mamy nudę.
bo nie odczuwamy innych emocji, więc musimy sobie dostarczać różnych bodźców takich wstrząsających, żeby coś się jednak w tym życiu działo. I oczywiście psychopata nigdy nie jest winien. Na salach sądowych, kiedy są takie tragiczne procesy o to, że dorosły pobił płaczące niemowlę, na pytanie sędziego, dlaczego pan to zrobił, bardzo często taki psychopata odpowiada, no bo dziecko płakało i mnie denerwowało. To jest właśnie taki obraz, który ewidentnie pokazuje, co się dzieje w umyśle psychopaty. Nie to, że dziecko, że płacze, że trzeba mu pomóc. Ono płakało i denerwowało. Taka perspektywa. Dlatego dziewczyny, jeżeli się zastanawiacie, czy być w związku z facetem, z którym nie czujecie się komfortowo i liczycie jeszcze na to, że go zmienicie, przypomnijcie sobie tą historię z sali sądowej, którą przed chwilą opowiedziałyśmy. Psychopata nie będzie się zastanawiał, czy tobie jest dobrze, nie doceni cię za to, że poświęciłaś mu tyle lat, nie wyniesie cię na piedestał, że go uratowałaś, bo nigdy to nie nastąpi. Trzeba pamiętać, że długotrwała relacja z psychopatą, tudzież osobowością narcystyczną, odbija się głębokim piętnem na osobowości nadwrażliwej. Dlatego niezwykle istotne jest, bardzo ważne, aby w momencie, kiedy chcemy zakończyć taką relację lub ją skończyliśmy, również udać się do terapeuty. Ponieważ sami najczęściej poświęcimy bardzo dużo czasu, żeby skorygować te błędne przekonania, które nam wpoił psychopata. Jesteśmy w napięciu, przeżywamy coś, bo skrzywdził, bo podważa naszą wiarygodność, bo źle nas ocenia. Tutaj kombinujemy, wymyślamy, jakieś argumenty zbieramy, żeby odbić piłeczkę. Psychopata nas spokojnie sobie przekartuje w swoim umyśle różne warianty. Przywali. Maska numer 5. Może to spowodować, że będziemy cierpieć jeszcze długo, długo po rozstaniu, kiedy tak naprawdę wystarczy nam autorytet, który pokaże, że coś, co nam się wydaje, że jest w nas złe, wcale nie jest złe. I czyli pomoże trzeba się tak duchowo umyć. Tak, pomoże nam odpowiednio skalibrować nasz wewnętrzny kompas. To jest ważne i bardzo często przebiega dosyć szybko, więc trzeba. Trzeba sobie na to pozwolić. Zasługujemy na to. I jeszcze jedna refleksja na dziś. Psychopata to najczęściej osoba, która wcale nie wygląda dziwnie. Wspominam o tym dlatego, że jako nastolatka sama nosiłam dredy, kolczyk w nosie. Okazało się, że osoby, które również manifestują w jakiś sposób swoim wyglądem różne perypetie emocjonalne, najczęściej należą do tych drugich, czyli do nadwrażliwców. I byłam zauroczona, zachwycona i bardzo zdziwiona, jak bardzo delikatnej konstrukcji psychicznej były te osoby. To właśnie te osoby, najeżone kolcami, okazały się najmilszymi ludźmi na świecie. Nie sądźmy książki po okładce. Kim są nadwrażliwcy? Wrażliwiec bardziej wnikliwie analizuje zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje, przez to często może czuć się przytłoczony. Jego reakcja emocjonalna jest bardziej wyraźna niż u innych i jest wyjątkowo wyczulony na smaki, zapachy, dźwięki. Dlatego nadwrażliwcy to bardzo często psychiatrzy, psycholodzy, artyści, duchowni. Wszelkie takie zawody związane z wyższym odczuwaniem. Nadwrażliwcy to około 15% naszego społeczeństwa. To są ludzie, którzy faktycznie więcej odczuwają, ale też potrafią sobie doskonale dawać radę z emocjami. Potrafią nimi zarządzać dużo lepiej niż przeciętny człowiek, wychodzą z depresji. Na przeróżnych szkoleniach związanych z zarządzaniem własnymi emocjami potrafią dużo szybciej nauczyć się
dawanie sobie rady z negatywnymi emocjami. I tak na przykład osoby, które cierpią na depresję, a są w WWO, są w stanie podczas jednego, powiedzmy, takiego kursu wyjść z tej depresji. Mi się bardziej podoba nazwa WWO niż nadwrażliwiec, bo nadwrażliwiec sugeruje, że coś jest z tobą nie tak, że jesteś za bardzo przeczulona. Natomiast WWO to znaczy wysoce wrażliwa osoba, co oznacza, że nasza skala emocji jest bardzo szeroka. Pojmujemy wszystkie barwy, wszystkie odcienie tych emocji i jesteśmy również w stanie wspaniale nimi operować. Po prostu mistrzowie operowania sztuką emocji, rozpoznawania emocji, używania emocji i odczytywania. Tak, tak, tak. To może być nasza siła. Mm-hmm. Jest nasza jest. Siła. Jest. Po co nam, nadwrażliwcom, po co nam WWO takie relacje z psychopatami i narcyzami? Dlaczego się to pakujemy? Potrzebujemy nauczyć się chronienia siebie. Im szybciej się tego nauczymy, tym lepiej dla nas. Dlatego nie użalajmy się nad sobą, jeżeli w naszym życiu się takowy osobnik pojawił. Zwyczajnie zadbajmy o siebie, bo co jest istotne, w sidła psychopaty nie wpadnie osoba, która siebie szczerze kocha. Na to bierzemy fokus. Skupiamy się na tym, żeby tak siebie ukochać, żeby wyzwolić się spod wpływu negatywnych emocji, które kreuje w nas ktoś inny. Myślę, że z tym przekazem możemy Was zostawić. Dziękujemy, że byliście z nami, że po raz kolejny nas wysłuchaliście. Dziękujemy Wam serdecznie za wszelkie wsparcie, które nam dajecie. To jest niezwykle ważne. W przypadku Patronite, słuchajcie, skaczemy pod sufit za każdym razem, kiedy dostajemy maila, że ktoś nas wsparł. To jest tak istotne, słuchajcie. Więc bardzo, bardzo Wam serdecznie dziękujemy. Ściskamy Was mocno. Dajecie nam taki power i nadzieję, że to jest głowa mała i niewysłowiona. Także bądźcie z nami dalej. Zapraszamy na Facebooka, na Instagram i piszcie do nas. Do zobaczenia. Buziaczki. Pa.